No, witam serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o mojej najbardziej znienawidzonej kreskówce, ze wszystkich, jakie w swoim życiu oddane mi było poznać. Od razu zaznaczam, żeby nie było potem płaku, płaku w komentarzach. To, że ja tej kreskówki nienawidzę, nie znaczy, że jest ogólnie beznadziejna i każdy, kto ją lubił, powinien się wstydzić. Po prostu dzisiaj przedstawię Wam moje subiektywne zdanie na jej temat. Napiszcie od razu w komentarzu, jaką kreskówkę wy najbardziej nienawidzicie, a tymczasem zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Tak więc pewnie się zastanawiacie, jaka to kreskówka. Przygotujcie się, bo samego tytułu was wykręci. Jest to. Kapitan Flamingo. A, moja szczęka. Była to najgorsza kreskówka, jaką w życiu widziałem. Była nudna, beznadziejna, bohaterowie to skończeni idioci, a fabuła woła o pomstę do nieba. Ale po kolei. Żeby moja opinia była w miarę wiarygodna, to odświeżyłem sobie ostatnio pierwszy odcinek tej kreskówki, aby przypomnieć sobie początek tego cyrku oraz trzy losowe odcinki, aby sobie przypomnieć schemat tych odcinków. Będę po kolei opisywał fabułę, postacie, humor, a potem dam krótkie podsumowanie. Zacznijmy od fabuły. Główny bohater o imieniu Milo, zainspirowany swoimi superbohaterami, postanawia samemu zostać strażnikiem pokoju i w ogóle drugim Supermanem. Nie wiedział jednak kim ma być, więc długo szukał rozwiązania swojego problemu. Nagle zauważył sztucznego flaminga i tak się nim podjarał, że postanowił zrobić sobie niebiesko-różowy kostium, a samemu nazwać się... Kapitan Flamingo! Od tego momentu jest on wspaniałym bohaterem, który zwalcza złotego świata. Pokonuje przeróżne mroczne potwory i dumnie kroczy na ścieżce sprawiedliwości. A przynajmniej tak mu się wydaje, bo w rzeczywistości ratuje on inne dzieciaki przed atakiem gołębi. Za swojego pomocnika, bo sam by nie dał rady sobie z tym wszystkim, ma on wierną przyjaciółkę, Lizbeth, która jest w nim zabujana. Wszystkie odcinki wyglądają tak, że nasz główny bohater zmaga się ze swoimi osobistymi problemami życia codziennego, jak na przykład stanie 5 minut w kolejce po lody. Gdzieś w połowie tych smutnych okruchów życia pojawia się problem. Jakieś dziecko potrzebuje pomocy kapitana Flamingo. Kiedy nasz bohater przybędzie na miejsce tragedii, a razem z nim jego koleżanka, która jakiś student zawsze jest schowana dwa metry za nim jak jakiś stalker, okazuje się, że poszkodowany dzieciak zgubił ołówek, albo skarpetkę, albo jego komiks przykleić do tyłka jakiegoś starszego ziomka na skateparku. Kapitan wtedy obmyśla iście genialny plan uratowania dnia, a przynajmniej próbuje, bo tak na dobrą sprawę myśli za niego Lizbeth. W większości przypadków jego czyny powodują pogorszenie się całej sytuacji, żeby później przypadkowo wszystko naprawić i móc dumnie odjechać na swoim składaku z Caritasu. No dla mnie to on powinien być Avengersem. Teraz coś o bohaterach. Milo, czyli nasz kapitan Fapingo. Rudy dzieciak z wystającym zębem. Jest to skończony idiota, który nie ogarnia najprostszych czynności. Posiada on tak zwaną umiejętność ptasiego muszku, z którym się komunikuje, kiedy nie może sobie poradzić z problemem. Tak naprawdę, tym ptasim muszkiem jest lizbę, która podpowiada mu, co należy zrobić, ale jest on zbyt głupi, aby to zrozumieć. Zamiast pomóc, to robi jeszcze większy śmietnik, ale koniec końców wszystko naprawia tym, że przez przypadek się coś potknie, albo na coś upadnie. Wiecie, nienawidzę kiedy główny bohater ma ujemne IQ, wtedy cała kreskówka sprawia wrażenie debilnej i pozbawionej jakiejkolwiek logiki. Ktoś powie, że Ed jest idiotą, a przecież uwielbiasz go jak całych Edków. Tak, ale Ed jest idiotą z zamysłu i jest przy tym uroczy oraz cała kreskówka miała być porąbana, podczas gdy kapitan Flamingo wkurza Cię po prostu swoim debilizmem. Dalej jest lizbę, czyli pomocnik naszego różowego ptaszka. Jest to chyba jedyna postać, która potrafiłaby dodać 2 do dwóch, tak aby wyszło 4. Niby to koledzy z jednej piaskownicy, ale w kreskówce bardziej czuć jakby była jego matką, bo wszystko musi za niego robić, oraz podsuwać mu pomysłu najprostsze problemy. Jest w nim zakochana, bo kiedyś jako niemowlak uratował jej życie. Ale prawda była taka, że był to przypadek, bo flamingo się potknął o własny cień i spowodował reakcję łańcuchową, która doprowadziła do tego, że lizbę tego dnia nie strzeliła kopytami. Ale ona o tym nie wie, bo gdyby wiedziała, to dawno by zostawiła tego debila samego, a na następny dzień by pewnie już na tym świecie nie było, bo spadłby z dywanu i sobie skręcił kark. Taki z niego debil. Potem jest Max, chłopak, który jest totalnym dzbanem i wzywa kapitana najczęściej. Dosłownie boi się własnego cienia i tak na dobrą sprawę nie mogę już powiedzieć nic więcej, bo oprócz głównej dwójki, reszta bohaterów jest tak słabo zrobiona, że nie da się o nich powiedzieć czegoś więcej niż dzieciak, którego trzeba uratować w tym odcinku. Ale mimo wszystko spróbujmy. Owen, ziomek, który ma nadopiekuńczą matkę, i nie pozwala mu wychodzić z domu. Przez to żyje pod kamieniem i omija go wszystko, co się dzieje na świecie. Jest uzależniony od cukru, i jak zeżre chociaż tylko jednego cuksa, to zaczyna się kręcić jak jakiś Beyblade. Rutger, czy tam Radger, nieważne. Ciemnoskóry chłopak, którego problemy rozwijają się w zastraszającym tempie. I tak na dobrą sprawę pamiętam tylko tyle, że porwała go małpa i robiła z nim co chciała. Serio, nie ma sensu dalej się o bohaterach rozpisywać, bo sami widzicie, jak kiepsko są oni napisani poza główną dwójką, więc przejdźmy do mojej ulubionej części, czyli humoru. Kreskówka jest dla dzieci, wiadomo. Więc 25-letni ziomek, jak ja, nie powinien się dziwić, że to, co ogląda i słyszy, go nie bawi. Ale w Polsce premiera tego Badziewia miała miejsce w 2006 roku. W tym czasie miałem 11 lat. 11 i już wtedy wykręcało mnie z zażenowania. Chodziłem jeszcze tutaj do postawówki, zawsze przed wyjściem do niej leciała ta pożar się Boże Kreskówka, więc chcąc nie chcąc, oglądałem, aby ten czas szybciej leciał. Ale momentami nie mogłem tego znieść i wychodziłem wcześniej, aby nie zabić swoich szarych komórek już na początku dnia, bo potem będę ich potrzebował na sprawdzianie z przyrody. Nie wiem ogólnie czy tak było w każdym odcinku, czy to tylko mój fart, ale we wszystkich czterech odcinkach jakie teraz oglądałem, na kapitana Flamingo zawsze musi coś napluć, nasikać, zżygać albo gorzej. Twórcy chyba są świadomi tego co wypuszczają, więc najpewniej przemycają swoją od razu tej kreskówki w postaci takich gagów. Tak więc skoro oni mogą szkalować tę kreskówkę, to ja chyba tym bardziej. Nasz bohater posiada też inną ciekawą supermoc, dzięki jego goglom potrafi zobaczyć prawdziwą tożsamość swoich przeciwników. Na przykład w odcinku na plaży, kiedy mewy zaatakowały bogu ducha winnych dzieciaków, okazało się, że tak naprawdę to są zmutowane i latające diabły na usługach samego Belzebuba. Nie wiem, czy to miało być śmieszne, czy jakoś usprawiedliwić z głównego bohatera, który sobie nie radzi, bo wiecie, to nie są mewy, to potwory, więc jest poważnie epicko jak w Infinity War. Naprawdę nie wiem do kogo ta kreskówka była kierowana. No dobra, wiem, do dzieci, ale w jakim przedziale? Skoro ja jako 11-latek czułem zażenowanie oglądając poczynania kapitana Flamingo, to chyba targetem musiał być ktoś młodszy. I raczej mam rację, bo 3 lata później kreskówka została przeniesiona na Jetix Play, czyli na kanał, który był już do najmłodszych z najmłodszych, ale nie wiem jak nawet takie osoby reagowały na to wszystko. Musiałbym się spytać kogoś tak 5 lat młodszego ode mnie. Może z was jest ktoś taki. Tak więc czas na podsumowanie, kapitana Flamingo nie lubiłem z wielu powodów, a była była durna i nudna oraz mocno infantyna, nawet jak na ówczesnego mnie. Bohaterowie to skończeni idioci bez charakteru, a sam kapitan Flamingo mnie tak triggerował, że miałem ochotę dać mu w mordę. Na jedyne plus zasługuje Lizbet, która była jedyną ogarniętą rzeczą w tym serialu. Humor też jest niskich lotów, ale czego się spodziewać, jeśli jednym ze sposobów rozbawienia cię jest pokazanie, jak no głównego bohatera plują i żegają? Bardzo często zasypiałem z nudów i modliłem się, jak na szczęście kapitan Fapingo spadł z rowerka, żeby mógł połknąć takich etków albo atomówki. Napiszcie w komentarzu, jak wy pamiętacie tę kreskówkę, a co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie. Ja tymczasem się z wami żegnam, także dzięki za oglądanie. I na razie.